Witamy Was w kolejnej odsłonie Bombowych Metamorfoz. Dzisiaj dla nas specjalny odcinek, ponieważ po raz pierwszy naszą pracę odbiorą nasi inwestorzy i chcą wystąpić w naszym odcinku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Właśnie idziemy po naszych inwestorów. O, już są. Proszę bardzo. Witamy serdecznie. Pani Alicja, pan Przemek. Dzień dobry. No właśnie oni nam zaufali i cieszymy się, że mogliśmy spełnić ich oczywiście marzenia. Dla nas jak zwykle to jest pełna zabawa. Dali nam szansę zaprojektować Wam, nie powiem czego. Robiliśmy po prostu na gwałt, robiliśmy wszystko, nie zdążyliśmy się wykąpać, tylko wzięliśmy dezodorant i jakoś to będzie. No co, zapraszamy. Idziemy. Voila. Ja tam luz, on to zawsze. Sebastian. Na mnie? U nas zadowolenie zawsze pozytywne. Właśnie jesteśmy przed 3:15. Zrobimy tak, proszę. Ja już się boję tam naprawdę otwierać. Ja nie wchodzę w razie czegoś. Nie mogę trafić. A to jest to mieszkanie, czy nie? Przez parę dni mieliśmy fajną metę, bo oczywiście inwestorzy nam zaufali, żeśmy tutaj sobie rzucili imprezę, robili. Wchodzimy. Pójdziemy pierwsi. Tak, ja jeszcze nie patrzę. Ja już się boję. Ja naprawdę nie mogę tego wytrzymać. Zapraszam, wasze marzenie. Mam nadzieję, że daliśmy radę. Nie bójcie się. O kurde. Ale jest pięknie. Stanęli jak w rycie. Nie jest stary, taka malutka. No to jest wasz projekt, wasze dziecko. No. Jakoś próbowaliśmy wszystko pogodzić, połączyć. Dzieci trzęsą, co? No jeszcze gorzej. Zobaczyć, czy się szafki otwierają, czy się otwierają w ogóle dla mnie. Jak to się popłacić. Trzeba zwiedzać. Pięknie. Na twarzy naszych inwestorów ukochanych. Myślę, że odpowiedziało na to, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że to jest na 5 minut. Jak mówimy zawsze, dla nas największa zabawa i satysfakcja jest właśnie z tego, że komuś dajemy radość. To jest przede wszystkim dla nas fan, że możemy o tym opowiedzieć, że możemy coś zmienić, podpowiedzieć, możemy gadać, możemy się pośmiać, możemy popłakać się razem. Jest jakoś, no ale w tej chwili mam nadzieję, że są fajerwerki. To jest wasza subiektywna opinia, jeżeli tak jest. Bardzo się z tego z Markiem cieszymy, oczywiście. Nie, no. Moja zasługa
to jest żadna, to jest tylko tego pana, on wszystko robi, ja to tylko przychodzę sobie, tak jest, układam. I to dla nas najlepszy efekt to jest ten wow, to jest najlepszy, na to warto czekać. No jest rewelacja, jest wow, w ogóle jest moje wyobrażenia to było nic. Ale to jeszcze nie czysto. No i jeszcze jest na łazienkę. Tak, żeby było, tak. A, no proszę! Z emocji zapomnieli, za co dali pieniądze. A w ogóle to słuchajcie, było tak, że jak spotkaliśmy się parę tygodni, że generalnie jest tak, że 6 tygodni zamykamy projekt, to usiedliśmy sobie i teraz tak. A jak na mnie zrobicie, damy wam tyle pieniędzy i... Czy nam nie ucieknie, a podpiszecie nam cyrograf, ale tak, musieliśmy sobie otworzyć żyły, oczywiście cyrograf z diabłem podpisać, no ale spotkaliśmy się przed chyba tym okresem, dotrzymali tak? Słowa. Także mam nadzieję, że jest ok, ale to jest jeszcze nie wszystko, oni zapomnieli, że jeszcze coś nam zlecili i zapraszam Woła do łazienki. Proszę, zobacz, masz jakieś światło? No ja już nagrywam, tak że nie światło nie muszę. Także nie ma ściemy. My idziemy z tyłu za wami, proszę bardzo, bo są to nasze szafki, które no to jest łazienka teraz. Ja odnikam już się słowa, nie nagrywaj tego. Chodź, dawać mi tutaj. Pranek, można tutaj schować. Wszystko na schowanie, ale dobra, już. Wow. A gdzie masz ten dziecko, który tutaj był? Ten ładny, taki amerykański. My nie wiedzieliśmy go. My sprzedaliśmy go. Nie ma. Jest? O, jest, wow. Znalazł się. Zobacz, ile to jest miejsca, tej. Ale czad. Ale jakieś śliczne nie trzeba zakładać. I teraz o co mówiliśmy, że jak wyszliśmy w pierwsze co, to bardzo nam się tak podobało. To pamiętacie, to była tak taka przestrzeń. Powiedzieliśmy jedno, że no, oczywiście z czystą przyjemnością ten kawałek deseczki, który i nas bardzo fajnie to wygląda. Troszkę jest delikatny odcień, ale tak mówiliśmy, teraz jest cały mat. Nie? Jak zamkniemy drzwi, to wszystko jest w masie i nie jest tak spokojnie. Nie? I śliczne. Także myślę, że żeśmy podjęli sensowną decyzję. Nie? No, pięknie to wygląda, w końcu tak powiem. Zobacz, dużo rzeczy zmieścimy, elegancko, pięknie, jestem zachwycona. No i zobacz, tu ślicznie to wygląda. Wow. Bomba. Pięknie jest. Bombowe metamorfozy. Dokładnie. No i tak naprawdę dochodzimy do końca naszej metamorfozy. Tak naprawdę nie będziemy już opowiadali o tej kuchni, bo myślę, że to nie ma sensu. Twarz i wzruszenie Państwa chyba dają pokaz k temu, co tutaj się zdarzyło. Czujecie się jak chyba to właśnie taki efekt miał być, jak do mnie do Poznania czy coś takiego. Oczywiście jeszcze to parę rzeczy musimy zrobić, a to za chwilę zrobimy. Niestety nie zdążyliśmy, nie starczyło nam czasu. Ale no myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy tą metamorfozę. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, dajcie lajka w górę. Jeżeli chcielibyście oglądać następne odcinki, następne metamorfozy następnych szczęśliwych inwestorów, to subskrybujcie nasz kanał. Jeżeli macie jakieś komentarze, z przyjemnością opisujcie, mówcie, co można poprawić, jakie popełniamy być może błędy, bo my też się mylimy. Kto pracuje, ten się myli i tak, takie jest kolej rzeczy. No i tyle, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Cześć, dziękujemy. To są właśnie pomowy metamorfozy. A my bardzo dziękujemy za ten cały wkład i czas, który nam poświęciliście. Z tego względu przygotowaliśmy wam taki mały drobiazg, który chcieliśmy złożyć na wasze ręce. Mam nadzieję, że powieście go w takim pięknym i widocznym miejscu. Na pewno. Bardzo proszę. Ja cię kręcę. Marek, zobacz to. Jesteśmy wzruszeni. Proszę pokazać. A nie, to jest nasze. Pięknie. Słuchajcie, to jest zwieńczenie tej metamorfozy. Naprawdę, to jest taki odcinek no, specjalny dla nas. Nie spodziewaliśmy się takiego zakończenia tego odcinku. Na pewno tak wspaniały prezent. I to jest też dla nas bardzo wielkie podziękowanie. Stanie w centralnym miejscu naszego warsztatu. I żeby nie być gołosłownym, co obiecałem im, że przy kolejnych odcinkach będziemy jeszcze raz pokazywali ten wspaniały prezent. Jestem wzruszony. Nie wiem, co mówić. Język mi się połącza. Naprawdę bardzo dziękuję. Ale my bardziej jesteśmy chyba zadowoleni. Dzięki bardzo.
Zostawiam ich. Trzymajcie się. Do następnego.